Witam Was bardzo serdecznie, kochani Kazimowicze. Dzisiaj pierwsza konferencja z cyklu naszych rekolekcji hybrydowych. Jesteśmy świętni, jesteśmy święci. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który jest bardzo ważny. A mianowicie ta konferencja ma nam odpowiadać na pytanie, jak pokochać siebie. I chciałbym Wam dać takich 8 wskazówek, 8 kroków do zbudowania relacji z samym sobą. Dobrze wiemy, że relacja z Bogiem jest naprawdę najważniejsza. Jest podstawą akceptacji siebie, jest źródłem oparcia, nawet wtedy, gdy wszystko inne zawodzi. Kiedy zawiedzie nas inny człowiek, a nawet kiedy zawiedziemy się sami na sobie. Już święty Augustyn w IV wieku powiedział właśnie dlatego, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na odpowiednim miejscu. Bóg dał nam życie. Jest źródłem miłości, jest źródłem piękna, dobra i w nim możemy zobaczyć właśnie to wszystko w nas, jak w odbiciu, jak w lustrze oraz w innych ludziach. A to dopiero prowadzi nas do prawdziwego, niesfałszowanego szczęścia. Najpiękniejszym miejscem, w którym możemy tę prawdę zobaczyć, jak na dłoni, jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bóg mówi, słuchaj, Izraelu, ale też my, słuchajmy. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Tłumacząc to przykazanie na nasz język i zapisując w punktach, jak ma to wyglądać, to jest właśnie tak. Po pierwsze, Pan Bóg mówi, jestem Twoim Bogiem, który się Tobą interesuje, który chce Cię ratować, który chce Cię wyzwalać z Twoich Egiptów, z tego, co Cię ogranicza, z tego, co jest Twoją ciemnością, smutkiem, nieakceptacją. Drugi punkt w tym przykazaniu to to, bądź przy mnie, kochaj mnie całym sobą, bądź mi wierny, zawsze, a ja sprawię, że pokochasz swoje życie, bo będziesz wolny. I w końcu trzecie, wtedy, kiedy pokochasz samego siebie i swoje życie, będziesz zdolny kochać prawdziwie innych, czyli będziesz prawdziwym człowiekiem, będziesz prawdziwym chrześcijaninem, bo Jezus to miłość, Bóg to miłość. Widzimy zatem, że związek z samym sobą jest jednym z najważniejszych związków w życiu. Najważniejszy, jeden z najważniejszych związków, jakie budujemy. Ta relacja jest podstawą wszystkiego, począwszy od zdrowia psychicznego, do bycia po prostu dobrym człowiekiem, kolegą, koleżanką, przyjacielem, kiedyś mężem czy żoną, a może księdzem, rodzicem. Jest także ten związek z samym sobą podstawą miłości i dobroci w stosunku do innych. Nie chodzi jednak o takie nadmierne koncentrowanie się na samym sobie, które może prowadzić do egoizmu, narcyzmu, ale o skupienie się w taki sposób, aby być w swoim życiu szczęśliwym samym ze sobą, aby nie zawdzięczać poczucia szczęścia tylko innym. Człowiek nie może być samotny, potrzebuje innych, ale najpierw, aby ich docenić, potrzebuje akceptacji siebie. Musi siebie po prostu polubić, pokochać, siebie szanować, takim jakim jest. I wtedy dopiero zacząć proces swojego rozwoju, zmieniać się na lepsze. W dzisiejszych czasach mówienie o kryzysie osobowości nadal jest tematem tabu. Nie chcemy tego tematu poruszać. Nikt też nie przyznaje się tak zbyt ochoczo do przechodzenia przez jakieś załamanie, przez depresję, ale każdy z nas ma jednak jakieś zobowiązania szkolne, domowe, materialne, osobiste, miłosne, którym musimy stawiać czoła, bo od życia nie da się wziąć urlopu. I dlatego to powoduje wiele napięć w nas. W szkole, na studiach wymaga się od nas, w domu również, aby wszystko było jak najlepiej, abyśmy się nie rozpraszali, abyśmy byli zawsze super, jak najlepsi. W domu żyjemy z osobami, którym obiecujemy, że będziemy o nich dbać pod różnymi względami. Więc tutaj również nie każdy może się otworzyć,
Niestety też terapia często jest dla nas niedostępna, bo za droga, bo nie mamy jak dojechać, a często też jest takim przyznaniem się do życiowej porażki i też się tego bardzo boimy. Stąd rodzi się pytanie, czy kiedykolwiek zawieramy ze sobą umowę, obiecując, że zadbamy o siebie jak najlepiej, bez względu na wszystko? Ciężko z tym. Prawdopodobnie nie. Będąc nieszczęśliwymi, powielamy negatywne wzorce i schematy do momentu, w którym wszystko runie na raz. A przecież nie o to w życiu chodzi. Jeszcze raz wrócę do tego głównego wątku. Nie będziesz dobrym człowiekiem, bratem czy KSM-owiczem, KSM-owiczką, jeśli nie zadbasz o siebie, o swoje zdrowie, szczególnie psychiczne, i to swoje życie wewnętrzne, duchowe i o zdrowie fizyczne. Chodzi o taką zdrową miłość do samego siebie. Już we wczesnym etapie dorastania, właśnie w takim wieku jak wy jesteście, kształtujemy relacje z innymi. I nawet nieświadomie kształtują się też w nas nasze relacje z samym sobą. Sposób, w jaki jesteśmy traktowani przez innych, sposób, w jaki ci inni traktują samych siebie, są ważnymi czynnikami wpływającymi na to, jak będziemy się zwracać do siebie i do innych jako dorośli. A to jest cel też KSM-u. Kształtuj swoją młodość, kształtuj samego siebie, rozwijaj się. Dlatego chciałbym, bazując na takim ciekawym artykule o dbaniu i kochaniu samych siebie, pokazać wam kilka kroków, jak dbać o siebie, jak siebie wzmacniać, jak rozwijać się tak, aby bardziej siebie szanować i kochać. Poznajmy zatem te 8 kroków do stworzenia pozytywnej relacji ze samym sobą. Może niektóre z tych kroków już znacie, może nie pod takimi nazwami, może je stosujecie, ale dobrze na nie jeszcze raz popatrzeć trochę z innej strony, trochę bardziej obiektywnie. Może coś w nich zmienić, w tych wzorcach, które już w was są. Zaczynamy. Więc pierwszym takim krokiem do polubienia samego siebie jest to, aby wyznaczać sobie cele. Krótko, średnio i długookresowe. Jako część troski o siebie ważne jest ustalenie priorytetów dla różnych ram czasowych. Posiadanie realistycznych celów oraz wyznaczanie kroków dla każdego z nich to sprawdzone sposoby na utrzymanie się we właściwej drodze. Niejeden psychiatra podkreśla, że dla wielu z nas motywacja w krótkim okresie często opiera się na szybkiej gratyfikacji, na wynagrodzeniu, na jakimś proficie, gdyż na dłuższą metę staje się ona mniej ekscytująca. Tak to jest na przykład z dietą, którą stosujemy. Jeśli nie przynosi ona szybkich rezultatów, jeśli nie tracimy brzucha, często ulegamy zniechęceniu, a nawet przerwaniu tej diety. Nie widzimy efektów. Jak jednak radzi większość ekspertów, dieta powinna być trwałą zmianą nawyków, podczas których na przykład za każdy stracony kilogram nagradzamy się jakoś. Podobnie jest z budowaniem relacji ze samym sobą. Długoterminowe nagrody są inwestycją, która pochodzi z własnej inicjatywy. Często właśnie wtedy, gdy się jej potrzebuje, dlatego warto stworzyć taki plan. To pierwszy krok. Drugi jest następujący. Ustal priorytety w zakresie opieki nad sobą. Sen, odżywianie, aktywność fizyczna, modlitwa, odpoczynek, jeszcze raz. Sen, odżywianie, aktywność fizyczna, modlitwa, odpoczynek, rekreacja i nawyki jakieś psychiczne są podstawą dbania o siebie. Są to fundamentalne elementy budujące zachowania, które stanowią o dobrych relacjach z samym sobą. Dbanie o własną duszę i własny organizm jest kluczowe. Właściwa opieka nad własnymi potrzebami fizycznymi sprawia, że wszystko inne działa lepiej, a my czerpiemy z tego zyski. Dlatego może warto nawet teraz, jeszcze na wakacjach, zaangażować się i zapisać do naszej KSM-owej akcji Move On, aby zdobywać kilometry nawet nie tyle dla KSM-u, ale właśnie dla siebie, aby dbać o swój rozwój. Trzeci punkt
Trzeci punkt to punkt zatytułowany Bądź dobry dla siebie. Nie oznacza to uciekania od odpowiedzialności, ale pracę na rzecz oceny siebie bez destrukcyjnej i agresywnej krytyki. Tak najprościej mówiąc naszym językiem, do tego, aby się hejtować. Ludzie często są uzależnieni od pławienia się w samokrytyce i obwinianiu się, że coś mogło wyjść lepiej, że nie są dość dobrzy, mogliby coś zrobić lepiej. I to wszystko po to, by zasługiwać na miłość drugiej osoby. Nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, że nadmierne obwinianie prowadzi do załamania. Chodzi po prostu o to, aby widzieć w sobie także dobre strony, cieszyć się nimi, pracować w kierunku bycia miłym, łagodnym i wyrozumiałym względem siebie, a jednocześnie szczerym i odpowiedzialnym, widząc też błędy, ale widząc je po to, aby nad nimi pracować. Tutaj bardzo pomaga taka szczera spowiedź, najlepiej u swojego spowiednika stałego, który wytknie wam błędy, ale też powie, że wcale nie jesteś taki zły, że nie tylko Pan Bóg, ale ty możesz zobaczyć w sobie dobro. Czwarty punkt. Otaczaj się ludźmi, którzy mają podobne cele. Oprócz przebywania w pobliżu ludzi, którzy dobrze cię traktują, pomocne jest utrzymywanie relacji z innymi, którzy również starają się mieć dobre relacje ze sobą. Są dobrymi po prostu wzorcami i możecie wspierać się nawzajem w swoich wysiłkach, w rozwoju. Toksycznych ludzi nie możemy całkowicie wyeliminować z naszego otoczenia. Są czasem to nawet bliskie osoby. Dlatego warto zarządzać relacjami z uwagą. Czasem trzeba kogoś ścierpieć, ale jest też dobra rada. Jeśli nie wiesz, kto ma na ciebie faktycznie negatywny wpływ, przejrzyj swoją listę kontaktów, nie wiem, na Facebooku, w telefonie, na Instagramie i zastanów się, tak pojedynczo, czy relacja z daną osobą wnosi coś do twojego życia, czy wręcz z niego zabiera. Na przykład jakąś pozytywną energię, pewność siebie, prowadzi cię do jakichś grzechów, do nałogów. Jest takie powiedzenie, że drzewo, które ma suche gałęzie, nie rośnie i dlatego należy je odciąć. Najtrudniejsze jest właśnie to, że na przykład przynależność do jakiejś grupy, nawet katolickiej, takiej jak KSM, wcale nie gwarantuje, że ktoś jest dobry i że jest dla ciebie pozytywnym wsparciem. Tutaj trzeba zadawać sobie pytanie, czy staje się lepszy, lepsza przy konkretnych osobach. Jeśli nie, trzeba, co trudne, takie relacje ciąć. Odwagi. Piąta zasada, piąty krok to pielęgnuj optymistyczne zachowanie. Perfekcjonizm i myślenie wszystko albo nic jest wrogiem naszej pozytywnej zmiany. Wielu ludzi chce, aby wszystko udawało się w krótkim czasie. Stwierdzenie muszę się zmienić natychmiast, całkowicie, prawie zawsze prowadzi do niepowodzenia i utrzymuje negatywny cykl samozniszczenia, katowania samego siebie. Dlatego bardzo ważne jest wyznaczenie realistycznych celów, które faktycznie możemy osiągnąć. Na przykład, zamiast wymagać od siebie chodzenia na siłownię 5 razy w tygodniu, lepiej postanowić sobie za cel chodzenie przynajmniej 2 razy w tygodniu, na pół godziny, na godzinę, bo szkoda iść na tą siłownię na pół godziny, ale 2 razy w tygodniu. Może później przyjdzie taki czas, że będziecie chodzić 5 razy, bo już będzie wam tam dobrze i przyjemnie. Na początku jest trudno. I właśnie wtedy, kiedy uda się zrealizować te 2 razy, może nie od razu pełny cel, można próbować osiągnąć w następnym tygodniu czy w następnym miesiącu coś większego. Z naszego podwórka duchowego. Lepiej przeczytać Pismo Święte czy pójść na Eucharystię raz w tygodniu poza niedzielą, niż zakładając chodzenie codziennie, już przy pierwszym tygodniu ponieść porażkę. Jest takie powiedzonko, że małą łyżeczką zjesz więcej niż naraz wielką chochlą. Wszystko się rozklapie. Nie warto. Dlatego stopniowe podwyższanie sobie celów i osiągnięć.
To jest bardzo dobre dla nas. I sprawi, że będziecie bardziej siebie lubić, bo będziecie mieć więcej sukcesów niż porażek. Szósta zasada, szósty krok brzmi następująco. To jest ważne. Przygotuj osobisty plan kryzysowy. Czasami życie doświadcza nas takim trudnym losem albo podejmujemy decyzję, której później bardzo żałujemy, za którą siebie nienawidzimy. I w takich sytuacjach pomocne jest posiadanie osobistego planu kryzysowego. Takich gotowych rozwiązań, które w pierwszym momencie będą nam bardzo pomocne. Najprostszym planem jest posiadanie świadomości, że takie chwile mogą i prawdopodobnie nadejdą i właśnie być przygotowanym. Trzeba się skupić na długoterminowych intencjach i celach, jednocześnie zajmując się bieżącą sytuacją. Bardzo dobre jest zapisywanie dobrych myśli na tę ewentualność i odnoszenie się do nich wtedy, kiedy przychodzi największy ból, największy kryzys. Dla mnie taką myślą i takim tekstem, którego nie mogę zapomnieć i który mi już nieraz skórę uratował, jest tekst z Psalmu 121. Tam czytamy, psalmista modli się tak, ja też wtedy lubię się tak modlić. Wznoszę swe oczy ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. Tu super. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się nie zdrzemnie ten, który Cię strzeże. On zawsze ma otwarte oczy i to jest dla mnie takie pomocne, że On zawsze na mnie patrzy i nawet wtedy, kiedy ja zawaliłem i kiedy jest trudno i kiedy kogoś skrzywdziłem, kiedy mam wyrzuty sumienia, to On i tak patrzy na mnie z miłością i czeka, abym wstał i szedł dalej. Bardzo potrzebne jest mieć kilka takich też bliskich osób, na które można liczyć w trudnych sytuacjach. Mieć po prostu przyjaciela, który nas nie zostawi. Siódma zasada. Siódma. Nadaj sens swojej pracy i życiu. Praca, dla nas bardzo często to nauka, jest ważna, lecz nie każdy ma pracę, naukę, szkołę, którą kocha. Istotne jest, aby znaleźć sposoby na nadanie jej znaczenia poprzez odkrywanie celów. Czasem może to być dla nas zmiana klasy, bo w tej się nie czujemy dobrze albo ludzie nas nie zaakceptowali. Może zmiana profilu, bo okazało się, że co innego lubisz. Może skupienie się na tym, jak pracujesz i podniesienie jakości, może zdobycie jakiejś mobilizacji, aby przyniosła satysfakcję. Podobnie jest w przypadku na przykład zajęć formacyjnych, rekreacyjnych, wolontaryjnych oraz znaczących relacji osobistych i miłosnych. Nie można trzymać się kurczowo jednej idei, kiedy nie widzimy w niej sensu. Trzeba zobaczyć sens. Trzeba się dobrze w tym czuć. Chodzi po prostu o to, aby zmieniać myślenie z muszę na chcę, bo to nas rozwija. Rozwija nas wtedy nauka, rozwija nas KSN, szkoła muzyczna, sport i tak dalej, i tak dalej. Ważne, aby nie poddać się w chwili kryzysu i szukać celu. Co mi to przyniesie? Widzieć dalej, szerzej. I ostatnia zasada jest też bardzo trudna do zrozumienia, ale bardzo ważna. Brzmi tak. Unikaj samolubnej pułapki. Wielu z nas jest wychowywanych w poczuciu, że bycie samolubnym jest czymś negatywnym. Warto zrozumieć, że to bycie samolubnym można zdefiniować w sposób właśnie albo negatywny, albo pozytywny. Negatywny to takie myślenie, dbam tylko o siebie, bo inni mnie nie interesują, tylko ja jestem ważny, tylko mi się wszystko należy. To nas naprawdę niszczy, to nas oddziela od innych, to sprawia, że jesteśmy samotni. Ale jest też samolubstwo rozumiane w sposób pozytywny i ono brzmi tak, dbam o siebie, aby się rozwinąć,
aby siebie wzmocnić, aby stawać się pięknym, muszę o siebie samego się zatroszczyć. I to wynika już ze starożytnej, takiej starej bardzo zasady z pierwszych wieków chrześcijaństwa, która mówi: nie mogę dać tego, czego sam nie mam. Nie dasz szczęścia innym, jeśli sam jesteś nieszczęśliwy. Nie dasz komuś miłości, jeśli sam nie kochasz. Nie dasz komuś 100 złotych, jeśli ich nie masz. Po prostu. I dlatego to samolubstwo w pozytywnym względzie jest naprawdę bardzo dobre. Samolubna pułapka mówi nam tak: nie dbaj o siebie, bo musisz służyć innym. Tak do niczego nie dojdziemy. Kiedy rówieśnicy, znajomi, rodzina, społeczeństwo, kultura, a nawet grupa religijna uczą, że prawie wszystko, co wiąże się z dbaniem o swoje potrzeby, jest samolubne, wiedz, że to nieprawda. Masz dbać o wszystkich, a o siebie jeszcze będzie czas. To jest kłamstwo. Musisz coś zrobić. Zaniedbując swoje najpotrzebniejsze obowiązki, to kłamstwo. Masz się zająć innymi, a twój czas na rekolekcję, sport, rozrywkę, książkę jeszcze przyjdzie? To kłamstwo. Dbanie o innych zaczynamy od dbania o siebie. Trzeba jednak bardzo uważać, żeby nie pozostawać skoncentrowanym tylko na sobie, bo grozi to naprawdę samotnością. Wszystko zatem zaczęło się w tej konferencji i w naszym życiu zaczyna się i kończy w tych naszych rozważaniach i w życiu na przekazaniu miłości. Dlatego życzę Wam i chcę Wam błogosławić na to, abyście kochali siebie. Kochali siebie po to, aby umieć kochać innych. Kochajcie, bo Bóg Was kocha. I na to wszystko Wam z serca błogosławię miłością Chrystusową. Niech Was błogosławi, uszczęśliwia w dbaniu o siebie, w kochaniu siebie, w lubieniu siebie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbać o siebie gotów? Mam nadzieję, że gotów. Z Bogiem.